Wow, to ciekawe. Muszę to obejrzeć. Cześć, jestem Amanda, a to jest owca Woolly. Co za horror. Nie chcę tego oglądać. Nie, nie. Pójdziesz z nami na przygodę. Albo to ona przyjdzie do ciebie. Nie tak szybko. Co się stało? Dlaczego jest zamknięte? Dlaczego te zasady są takie dziwne? Hej, kochanie, zagramy? Napisz moje imię. Dobrze, napiszę. Grzeczna dziewczynka. To okropne. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. Hej! Nie bój się! Chcę pomóc! Dobra, ufam ci. Widzisz, nie możesz wyjść, kiedy tak wyglądasz. A co jest ze mną nie tak? Musisz stać się Amandą, żeby się stąd wydostać. Jasne? Ale skąd będę wiedziała, że mogę odejść? Drzwi ci pokażą. O, nie wyjdę stąd. Nie bądź głupia, musisz tylko się trochę wysilić. O, pomóż mi otworzyć ten sejf. Zobaczmy, spróbujmy odgadnąć hasło. Nie działa. A może... Woolly, to zajmie całe wieki. Myślę, że odpowiedź ma coś wspólnego z zegarem, który zostawiła Amanda. Może zamek jest zdalny i połączony ze wszystkimi innymi zegarami w pokoju. Spójrz, tylko jest ich tak wiele. Rozumiem. Wszystkie pokazują inną godzinę. Muszą wskazywać tą samą godzinę. Mam nadzieję, że zadziała. Ustawię drugą po południu. Świetnie! Jeszcze kilka. I gotowe! Woolly, udało się? Juhu! Co jest w środku? To steamer do twarzy. Widziałam to na TikToku. Musimy wlać wodę do pojemnika i go uruchomić. Teraz moja skóra będzie miękka i nawilżona. Jak miło. Wow, jak pięknie. Potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy. Nanomaska sobie z tym poradzi. Włączmy tryb podczerwieni. Ha, trącik zniknął. Teraz jest idealnie. Hej, kochanie. Znalazłam kolejną taśmę. To może być wskazówka. Obejrzymy to razem? Jak mogła mnie zauważyć? Obejrzyjmy to. Zaczynamy. Kochani, piszcie, co to jest. O, to ciasto. Świetnie. Teraz ty musisz je upiec. Dobra, zaczynamy. Ciekawe, co jest w środku. Na pewno potrzebujemy trochę mąki. Hej, kochani. Napiszcie w komentarzach, jakich składników potrzebuję do ciasta. Dziękuję. Ogórki, masło, sałata, czosnek. Dużo tu niepotrzebnych rzeczy. Wybieram mąkę, jabłka i masło. Trum, trik. Super, udało się. Chwila. Zamek się otworzył? Ciekawe, co jest w środku. Uwielbiam rozpakowywanie. Wow, to krążki do włosów. Czas na włosy. Jeśli wszystko zrobię dobrze, będę mieć fryzurę jak Amanda. O nie, teraz są splątane. Nie denerwuj się, pomogę ci. Tylko pogarszasz sprawę. Poradzę sobie bez ciebie. Ona chce wyjść? I kto się wtedy będzie ze mną bawił? Co? Co się z tobą dzieje? Amanda, pomocy! Nie potrafię uczesać włosów tak jak twoje. To wcale nie jest trudne. Musisz tylko poćwiczyć. Świetnie, chcę tak wyglądać. Warkocz powinien przechodzić przez środek. Rozpuszczasz włosy i owijasz je wokół kółka. A na końcu używasz spinki do włosów. Gotowe. A teraz uważaj. Przybij piątkę. O, ty. Dorwę cię. Zobaczmy, jak blisko jestem celu. To postęp. Ha, znalazłam inny sposób. Nie tęsknij za mną, Amando. Wow, czy ktoś tu kiedyś w ogóle sprzątał? Myślisz, że jesteś tu najmądrzejsza? Chciałabyś.
złapie cię! To znaczy mój potwór cię złapie. Łap tę dziewczynę. O nie, kto to? Czas uciekać. Uff, blisko było. Nie mogę pozwolić mu wyjść. To najgorszy moment. Może bateria się wyczerpała? Like? Kochani, lajkujcie ten filmik, żeby naładować baterię. Proszę, pomóżcie mi. Nie widziałam tego wcześniej. Dlaczego te litery tu są? Jeszcze jeden safe. Jak tym razem go otworzyć? Uciekłaś. Świetnie. Aby otworzyć następne pudełko, musisz zagrać piosenkę. Ha, łatwizna. Proszę, uratuj mnie. Chcę tylko stąd wyjść. O, to będzie hit. Ale teraz musisz odgadnąć hasło. Jedno słowo. A, okej. Teraz jest jasne. Zgadujmy. Co my tu mamy? Może hasło to Amanda? Wiedziałam. Miałeś rację, Wooly. Teraz sprawdźmy, co kryje zamek. Patrz, jeansy. Ale to nie mój rozmiar. Mogę je dla ciebie skrócić. Dzięki, poradzę sobie sama. Zaczynamy. Ta długość jest okej. Szorty są po prostu świetne. Psst, to nasza szansa. Weź koszulkę, póki Amanda nie patrzy. Świetny plan. Super. Chyba zauważyła. Hej, gdzie moja koszulka? Jestem pewna, że to przez tę wredną dziewczynę. Muszę iść. Głupia dziewczynko, znajdę cię. Masz szczęście, że mam jeszcze jedną. Chciałabym, żeby to był tylko sen. Jak mam zasnąć? Może muszę policzyć owce? Raz, dwa. No proszę, proszę. Teraz już mi nie uciekniesz. A to mój słodki przysmak. Zostaw mnie w spokoju. Nie zjem tego. Ała! O, owca. Raz, dwa, trzy. O nie. Zepsułaś taki wspaniały sen. Dobranoc. Wołałaś mnie? Amanda, znowu śpisz na podłodze. Chodźmy do domu. W porządku. Czas na poważne zadania. Nie mogę się doczekać, żeby je wypróbować. Wystarczy. Zaczynamy polowanie. Świetnie. Hej, Hagi. Dalej jesteś wolny. Odsunąć się. Jak śmiesz. A masz. Co? Panie pająku, nie widziałam cię od lat. Jak się masz? O, ja też. To nic osobistego. Au, co ty wyprawiasz? O, to jest... Hagi, chcesz to? Co? To tylko książka. Niesamowite. Łap! Co to jest? Wow, kolejna zagadka. A gdzie druga część? Muszę myśleć jak kartka papieru. I oto jest. Teraz wszystko jest jasne. Każdy kształt to kolor. Wszystko jest w porządku. Co dalej? Wow! Myślę, że wiem, co to jest. Żeby być jak Amanda, potrzebuję własnego Wooly'ego. I to też będzie torebka. Wytniemy kształt, którego potrzebujemy z owczej skóry. A potem zszyjemy brzegi. Fajnie! Zrobimy nogi z czarnego materiału. Na innym kawałku zaznacz kontury uszy i pyszczka. Złóż i przyklej uszy. Teraz łączymy wszystkie części i dodajemy oczy. Chwila, myślę. Tak, coś jest w środku. Wow, taśma. Co na niej jest?
Sprawdziłaś, co jest w środku twojego Williego. Teraz moja kolej. Nie! Słodki komandos na ratunek! Uważaj, Amanda! Więc pomogłeś dziewczynie? Myślę, że zasługujesz na nową fryzurę. Proszę nie, Amanda, proszę! Nie ruszaj się. Najpierw cię wyszczotkujemy. Ona nie może mnie zauważyć. Ona jest potworem. Chodźmy, Uli, uratuję cię. Kochani, jesteś gotowy? Uli, gdzie jesteś? Aha, mały cykor. Cóż, przynajmniej zostawił oliwki. Wygląda na to, że jestem w samą porę. O nie, moje włosy są zniszczone. Nie mogę już prosić Amandy o pomoc. Spójrz, potrzebujesz czegoś takiego. Potwór ma takie koki jak ty i Amanda. Masz rację. Trum, trum, trik. Ha, ha. Teraz mogę zrobić gumkę do mojej fryzury. Spójrz tylko, czy to nie urocze? Jaki apetyczny kwiat. Niam, 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 niam. Co? Okej, okej, mam to. Nie zrobię tego więcej. Czas podkręcić temperaturę. Ała, dlaczego jest tak gorąco? Tańcz, kochanie, jakby nikt nie patrzył. O nie, moje trampki. I co ja mam zrobić? O, nowe zadanie. Poradzę sobie. Zawsze chciałam nosić kroksy. Ha, a tu jest spray w puszce. Ale jak mam to połączyć? No dalej, myśl. Mam pomysł. Spryskaj farbą wiadro z wodą. A teraz zanurz w niej kroksy. Świetnie. Co? Tak, zadanie wykonane. Teraz nie boję się żadnej lawy. Wieje tu? I jak to się stało? Uli, czy to ty? Przepraszam, po prostu uwielbiam awokado. Nie mogłem się oprzeć. Jak mam je teraz nosić? Nie masz wstydu. Będzie sprawiedliwie, jeśli się zamienimy. Dam ci nowe skarpetki, a ty dasz mi to, co zostało z awokado. Dobra, wybaczam ci. Są całkiem fajne. Co to jest? Drzwi są gotowe, żeby mnie przepuścić. Nareszcie koniec. Gdzie idziesz? Pobawmy się! Ała! Co się z tobą dzieje? Czy to przez taśmę? Przestań! Mam to! A masz! O nie, tylko nie to. Koniec gry, Amando. Nie! Kogo by cię tu zamienić? Myślę, że ciężarna Wendy jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. Brr. Co się stało? Zrób tak, jak było. O, przepraszam. Myślę, że musisz iść do szpitala. Nie, proszę. Doktorze, co mi jest? Zrelaksuj się. Jesteś w dobrych rękach. Zobaczmy, co tu mamy. Jest za duży na spuchnięcie. USG nam pomoże. Tak myślałem. Ostatnie szlify? Gratulacje! Jesteś w ciąży. Co? Potrzebujemy fajerwerków! Chcę zapamiętać ten moment. Chodź, kochanie, musimy powiedzieć rodzinie. Udało się! Przygotuj się, będziesz wujkiem! Co? Gdybym wiedział, nigdy nie włączyłbym tej maszyny. Myślałam, że będzie się cieszył.
Nie przywykłam do chodzenia we dwoje. Czas na kąpiel. Widziałam, że orbisy będą idealne, żeby się zrelaksować. I trochę paluszków dla smaku. Myślę, że to wystarczy. Nie myślałam, że będzie tak miło. Jest tak fajnie, że może nawet otworzę domowe spa. Co za ulga. Wow. Czas pomyśleć o miejscu do spania dla dziecka. Wygląda na to, że Pugsley będzie musiał zrobić miejsce. Co? Co masz na myśli? Jestem już pod schodami. Aha, wygląda dużo lepiej. Po prostu perfekcyjnie. Pugsley, mam nadzieję, że pamiętasz, że nie możesz odmówić kobiecie w ciąży. Nie wyprowadzam się stąd. Nigdzie się nie wybieram. Pugsley, jesteś dżentelmenem. Au. Dobra, możesz to wziąć. Będzie chłopiec czy dziewczynka? Nie chcę powtarzać się 100 razy. Ogłoszę to raz przed wszystkimi. Cześć, kochanie. Gratulacje. Hej, Wednesday. Baby boom. Chodźcie, mamusie. Wednesday, mam nadzieję, że zostaniesz tym samym małym łobuzem. Bah, o nie. Gratulacje, proszę pani. Spokojnie. Wednesday, uwielbiam twoje imprezy. Co? Nie zaprosiła mnie? Też mam niespodziankę. A masz! Czy to wąż? Zabierzcie go! W stylu Wednesday. Co za cykor. A teraz chwila prawdy. Wszyscy gotowi? Gdzie jest strzała? O, chyba to widzę. Dobra robota, Wednesday. Strzał w dziesiątkę. Haha, musimy ukryć przed nią łuk. Dobra, koniec żartów. Kto tam? Tyle konfetti. Dobra, zróbmy to w starym stylu. Bulion z brudu i gąsienicy. Działa. Dym jest różowy. To dziewczynka. Wiedziałam. Gratulacje. A teraz marsz honorowy. Nie, jestem za ciężka. Tak się cieszę. Poczekaj, chcę, żebyś to teraz otworzyła. Dzięki, to bardzo miłe. Otwieram. Macie coś dla mnie? Przynieśli puste pudła? O, to musi być coś ciekawego. Wow! To zestaw dentystyczny Play-Doh. Fajnie. Wróciłem tam, gdzie moje miejsce. Pugsley, odłóż wszystko. Jak zrobić plombę? Zrobię to za ciebie. Teraz moja kolejna zabawa. A, Wednesday, nie! Co ty zrobiłaś? Wisisz mi 3000. Wow, ile życzeń! To takie niespodziewane i miłe. Dzięki, kochani! Kocham was! Kochani, możecie mi też pogratulować w komentarzach. Obiecuję, że przeczytam wszystko. Swędzi mnie brzuch. Nie mogę przestać. Zadrapię skórę do szpiku kości. Chodź, uspokój się. Muszę czymś zająć ręce. To pomaga. Dobra, to powinno być pomocne. O, teraz rękawiczki też są w niebezpieczeństwie. Teraz na pewno nie będzie mnie swędzieć. Oddychaj. Wszystko jest w porządku. Nie, nie dam rady. Jeszcze tylko 2 minuty. Rośliny, przynajmniej wy mnie nie zdradziłyście. Ciąża doprowadza Wednesday do szaleństwa. Dokładnie. Pugsley, odsuń się od roślin. Już. Nie dotykaj ich, to moi przyjaciele. Odsuń się, mam sekator. Nie. To wszystko, czego potrzebowałam. Dzięki. Patryk, wszystko okej? Świetnie. Gotowe. Rozkrójmy łodygę aloesu. Uważaj na nóż. Teraz zdejmij górną warstwę. Wyciągamy łyżeczką to, co jest w środku. To powinno wystarczyć. Może nawet na 2 butelki. Podziel duże kawałki na małe i wrzuć kostki do pojemnika. Wymieszaj. Dla lepszego efektu odprężenia dodaj trochę balsamu kokosowego. Świetnie. Teraz wszystko mieszamy, aż będzie gładkie. Wow, jakie gęste! Krem jest gotowy. Teraz zajmijmy się opakowaniem.
Pierwszą rzeczą, o której należy pomyśleć, jest wieczko. Zacznijmy od tego. Na zewnątrz umieściliśmy matkową naklejkę. Udekoruj górę czaszkami. Nikt nie weźmie mojego kremu w ten sposób. Myślę, że to świetnie. Jeśli nie czaszki, to kolce nie pozwolą im otworzyć słoika. Teraz dodajmy trochę przerażającego czarnego slajmu. To się nazywa estetyka. Zobaczmy, czy swędzenie brzucha ustanie. Wow! Jest dużo lepiej! I ładnie pachnie. Jeszcze nie jestem mamą, ale już lubię Facebooka. Fajnie! Co to za okropny zapach? O nie! Wednesday, możesz przynajmniej założyć skarpetki. Nie mogę oddychać. To raczej twój problem. Okej, dobra. O, nie mogę ich dosięgnąć. Jak to zrobić? Uff. Potrzebuję pomocy. Dzięki za reklamę Facebooku. Mam nadzieję, że to pomoże. Wypróbujmy je. O, ale łaskotki. Dlaczego nie miałam ich wcześniej? Dobra, przestań. Jestem Wednesday. To idzie do kosza. O, myślałam, że to nogi. Hej, co robisz? To będzie sensacja. Wednesday to nurek śmietnikowy. Z powodu kapci? Nienawidzę tej prasy. To twoje miejsce. I zdjęcie. Na pamiątkę. Drogi pamiętniku, obudziłam się dzisiaj z chęcią zjedzenia truskawek z rybą. A potem nie mogłam spać, bo bolały mnie plecy. Ale wiem, jak sobie z tym poradzić. Hej, nowe łóżko! Wednesday? Uwierz mi, to jest ważniejsze niż twoja głowa. To wciąż niewygodne. Mogłabyś po prostu wziąć jeszcze jednego. O, wreszcie. Co znowu jest nie tak? Myślę, że będzie wygodniej. Teraz nie ma miejsca na brzuch. A jak mam pisać wspomnienia? Dobra, zabierz to z powrotem. Żartujesz. Tylko to, co najlepsze dla mojego dziecka. Poduszko ortopedyczna, jesteś moją ostatnią nadzieją. Myślę, że trochę brandingu nie zaszkodzi. Znacznie lepiej. Och, ale jestem zmęczona. Dobra. Pobudka. Jak się tu dostałam? Drogi pamiętniku, przez ostatnie kilka dni zasnęłam w tylu miejscach. To pewnie przez ciążę. Człowiek potrzebuje 8 godzin snu, a teraz jest nas 2. Więc śpię za 2. Zasnęłam nawet popijając kolę. Dobrze, że nikt nic nie widział. Jak nadal będę spać, to przynajmniej musi mi być wygodnie. Może kolejna filiżanka kawy mnie rozbudzi? Hej, Wednesday! Kofeina szkodzi dzieciom. Jak mogę obejść się bez kawy? Nie mogę już tego znieść. Mogę przynajmniej użyć maseczki z kawy? O, czuję się dużo lepiej. Co? Potwór! Hej, Pugsley! Wstawaj! O nie... Doktor, rączka już tu jest. Najpierw sprawdźmy twój oddech. On oddycha. Chyba tylko zemdlał. Amoniak sprawi, że poczuje się lepiej. O! Co to było? Gdzie jest potwór? Zajęte? Hej! O, już nie mogę. Tylko tu mnie nie dorwie. Dance, dance, dance. Już nie mogę, proszę, wpuść mnie. Więc Spider-Man to Peter Parker. Pugsley, sam się prosiłeś. To twoja ostatnia szansa na otwarcie drzwi. Przepraszam, kochanie, nie sądziłam, że je otworzę, zanim się urodzisz. O, trening z pieluchami. Dlaczego tak wyglądasz? Zapisałaś się na sumo? Lepiej się zamknij. Wednesday, żartowałem. Gdzie jesteś? Au, przestań. Nie jesteś dzieckiem, zrozumiesz. To wszystko przez to głupie urządzenie. Ona myśli, że jest w ciąży i wszystko jej wolno? Ja też tak mogę. Chodźmy. Chyba coś czuję. O, jak ciepło i lekko. Nie sądzę, żeby to zadziałało.
Co? Jestem w ciąży? Wow, ale ciężkie! Jak mam to teraz podnieść? Może odwrotnie to chwycę? Czy moje ręce są naprawdę takie krótkie? Jak ja mam się w ogóle ruszać z tym brzuchem? Może styl Van Damme'a? To ewidentnie nie dla mnie. No dalej, robocie! Tak, udało się! Ale co jeśli będzie tylko gorzej? Nie, już gorzej być nie może. Dobra, zróbmy to. Czy zawsze chciałem pić krew? To niezłe. O nie, gdzie jest przycisk anuluj? No dalej, działaj! No dlaczego? Udało się. Już wiem. Wiem, co robić. Wreszcie, dzięki nauce. Wróciłem. Wygląda na to, że jestem gotowy na kolejny krok. To koniec, pilocie. Nikogo już nie skrzywdzisz. Idę coś przekąsić. Mój brzuch będzie miał najładniejszą fryzurę na świecie. Cóż, potrzebowałam jakiegoś zajęcia. Jak mogłam zapomnieć o swoim tańcu? Ale teraz tańczę nie tylko rękami, ale też brzuchem. Nie rozumiem, dziecku się podoba i też tańczy, ale... O nie! Chyba zaczynam mrodzić! Spokojnie, Wednesday. Po prostu usiądź. Chodźmy. Proszę oddychać. Połóżcie ją tutaj. Uff, powiedzcie mi, że będzie dobrze. O, to tak bardzo boli. A! Puść! Weź sobie tą. Hej, dlaczego? Możesz po prostu zapytać. Mam szczękę. Pospiesz się. Ach, no dalej, Wednesday, przyjdź. Dziecko już prawie tu jest. Gratulacje, to dziewczynka. Spójrz, jest taka piękna. Moje dziecko, jestem taka szczęśliwa. I tak przyszłaś na ten świat. Tak bardzo cię kocham. I przez lata będę cię kochać jeszcze bardziej. Wszystkiego najlepszego. Pomyśl życzenie. Gotowe. Gdzie jest moja słodka wnuczka? 100 lat. Mam dla ciebie prezent. Wow, dzięki babciu. Właśnie tego chciałam. Naprawdę? Tak. Dobra, muszę lecieć. Kocham cię. Mój projekt jest prawie gotowy i wreszcie będę miała przyjaciółkę. Mam nadzieję, że wszystko mi wyjdzie. O, ile dymu. O, cześć piękna. Hej. Chodź, mamy dużo pracy. Nie powinienem był siłować się z rączką. Tato, dasz mi kieszonkowe? Tak, oczywiście, kochanie. Proszę bardzo. Dziękuję. Baw się dobrze. Dzieci są drogie. Wow. Tato, mogę trochę pieniędzy? Ale dopiero co ci dałem. Dobra, ale tylko dlatego, że bardzo cię kocham. Fiu! Kochanie, potrzebuję trochę gotówki. Oczywiście. To wszystko, co mam. To nie wystarczy, ale dobra. Nic mi nie zostało. Hej, spotkanie rodzinne. Teraz! Raz, dwa, trzy. Wszystko wydaje się do siebie pasować. Albo... Czy mamy dwie Wednesday? Nie będzie nam przeszkadzał przez jakiś czas, dziewczyny. Chodźmy się pobawić. Jestem taka szczęśliwa. I nie wyobrażasz sobie, jaki ja jestem szczęśliwy. Wyobrażam. Żarcie, żarcie. Macie tu zdrowe śniadanko. Uj, zdrowie jest do bani. To obrzydliwe. Ale to witaminy. Och, dzieci nie lubią witamin. Ale dzieci łatwo oszukać. Ta magiczna maszyna zamienia jedzenie w płyn. Po prostu wrzuć wszystko i włączaj. A teraz wypełnię te foremki w postaci mózgów, aby moje córki były mądre. Na pewno im się to spodoba. Co masz? Nie podglądaj. Dorwę cię. Dziewczyny, może coś zjecie? Wow, mózgi! Moje ulubione! Pycha! Uwielbiam to! Super! Tak, teraz jesteśmy zombie! Mamo, patrz, jesteśmy zombie! Uuu, jakie to straszne! Nie mogę tego zrobić. Robisz to źle. Próbowałam wszystkiego. To skomplikowane. Sama spróbuj, jak jesteś taka mądra. Z chęcią. Czekaj, są tylko dwa kolory. Czarny i biały. Hej, cześć!
czy wiecie, jakie kolory powinny znajdować się na kostce Rubika? Proszę, powiedzcie nam w komentarzach. Nie możemy tego rozgryźć. Ach, głupie klocki Lego. Mówiłam wam, żebyście je zbierały. To nie do zniesienia. Jak trudne może być odkładanie zabawek na ich miejsce? Au, co to jest? Jeśli to żart, to bardzo kiepski. Dłużej tego nie zniosę. Magiczne miękkie kapcie. To jest rozwiązanie. Au, moje stopy! Aaaa! To już przesada. O, fajne kapcie. Chcę takie. Słodycze. Uwielbiam słodycze. Pyszne. Dokładnie. Czy naprawdę nam się skończyły? Będziemy mieć kłopoty. O, wiem. Zróbmy nowe słodycze. Świetny pomysł. Wchodzę w to. To będzie zabawa. Tak, trochę kakao i trochę robaków. Świetnie, to wygląda dobrze. Kata idzie, schowajmy się. O, pyszne słodycze. Zjem jednego, kiedy nikt nie patrzy. Pycha, to magia. Nie mogę uwierzyć, że to zjadł. Nowe nadzienie? O nie! Smakuje mi! O, zjem jeszcze jednego. Nikt nie zauważy. Podobał ci się nasz nowy filmik? To koniecznie daj nam lajka, subskrybuj i kliknij dzwonek. Do zobaczenia wkrótce na Trum Trum Trick.